Witam Was i zapraszam do oglądania kolejnej części Let's Playa Metal Slug 3, misja czwarta. No już na początku Camel Slug. Przyda się. Będzie łatwiej. O, rakietki, dziękuję bardzo. O. Tu najlepiej z rakietek, bo dym, który, czy tam ogień, który z nich wylatuje, przynajmniej rani tych żołnierzy i będzie łatwiej. No właśnie. No i po problemie. Big Machine Gun i granaty. Tutaj chyba Hyakutaro był. No. Te czołgi coś mało wytrzymałe są w tej misji. Szybko giną. O, blisko było. No. Dobra, to nic, idziemy dalej. A, nie udało się, cholera. No, tak jak mówiłem, Metal Slug 3 to nie moja specjalność, mimo że już przeszedłem ją więcej razy niż poprzednie części, a widzicie, według mnie najtrudniejsza część z serii. Tę można się pozbyć. I tak, żeby pokazać Wam nowy typ przeciwnika i nowego slaga, to niestety, ale będę musiał ominąć inną drogę, czyli tak do góry na pewno nie idę, tylko wchodzę tu. No. O, ci uciekają. No i nowy typ przeciwnika, takie roślinki. Tutaj zniszczymy beczki. No, dawaj, miotacz ognia chyba. Nie, gdzie jest miotacz ognia? A, z tego wylatywał. Dobra. No i wskakuję tam do tamtej dziury, bo mówię, tam zobaczycie kolejny typ przeciwnika i nowego slaga. A jakby poszedł tam dalej, to byłby też nowi przeciwnicy, którzy są tylko w tej misji, no ale tam na dole jest ciekawy i przynajmniej ten slag jest, więc wolę Wam jak najwięcej pokazać. No i nic, idziemy. No, robaczki. Pierwsza część, w której się pojawiły. O, krewetki. O, było blisko. Gościu chyba jaszczura dawał, ale już nie pamiętam. No, jaszczur. No, łatwo je zniszczyć, wcale to takie wytrzymałe nie jest. Początkowo ta misja miała być w Metal Slugu X, bo chcieli go jednak trochę tam rozbudować, zrobić taką dwójkę, gdzie można było, do której można by było dodać więcej lokacji, ale już postanowili, że X to będzie tylko polepszona wersja dwójki, a to dadzą w następnej części. Bo jeżeli się ściągnie wersję na emulator, się tam w emulatorze jedną opcję przestawi i się wejdzie w mod deweloperów, to wtedy można znaleźć kod, w którym właśnie w Metal Slugu X się ten poziom jest wyświetlany. A to tak jakby co, w ramach ciekawostki. O, większe krewetki, większa krewetka, blisko było. O, machine gun.
No i nowy Slug, Drill Slug. No i co to jest? Takie coś strzela konto strzału 360. Można tak za pomocą przycisku odskoku zrobić. A jego główna broń to jest takie obiertło. No. No i to takie te są. No i te wielkie to są większe wersje chyba tych małych, ale... No, i to już chyba koniec, już te większe się raczej nie pojawią. O, laser gun. No i od tego momentu omijam każdą broń, jaka mi się natrafi. A czemu to zobaczyć, to dowiecie się na końcu. O, ślimaki, wytrzymały trochę. Jak strzelamy w skorupę, to się pociski odbijają. O! Patrzcie na to. Widzicie, jak obkręciło, kurde. Dobra, myśliwego nie biorę. O cholera, no dobra, już trudno się mówi. Też tak się przyda bardziej niż laser, bo zobaczycie. Dobra. No i boss. No, takie coś dziwnego. Granatami w to nie dorzucę, więc... No cóż, no cóż, tylko broń na niego działa. Granaty do niego nie dolecą. No dawaj. No i jego ataki takie dziwne trochę je ma, no ale cóż. Ło! No im bardziej zdenerwowany, to tym bardziej czerwony. Coś jak kapitan Allen. No właśnie. Żeby wyczuć ten moment, żeby w odpowiednim momencie skoczyć, to jest naprawdę. No pokaż ten trzeci atak, co tak inaczej strzelasz tym. Nie chcę pokazać. No nawet dobrze, ten jest łatwiejszy do ominięcia. O! No właśnie, nigdy tego momentu tu praktycznie nie można wyczuć. To jest tak trudne. Najtrudniejsza część ze wszystkich. No. No i po bosie. I po czwartej misji. Koniec. No i cóż, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Tu oczywiście mówił Sensei i... Do zobaczenia w kolejnej części Let's Play. A na razie trzymajcie się. Cześć.